Ksiądz Michał Kral, wielka postać, bardzo zasłużona dla nas. Piękne zdjęcie zrobione w 1935 roku, znalezione też u rodziny Stojanowskich. Tu ksiądz Michał Kral stoi tu w girecie na środku. Jedyne takie zdjęcie z tej perspektywy pokazujące schody, które już nie istnieją. Te schody po 1945 roku rozebrano i wyłożono pomnik, wyłożono koło pomnika chyba Lenina w Złoczowie, tam jakiś taki pomnik postawiono komunistyczny. I ponieważ ten plac był nierówny, no to z kozaków te wszystkie stopnie, ponieważ one były z piaskowca, z kamienia, te wszystkie stopnie rozebrano i tam ułożono. No teraz już tych nie ma, bo jeszcze Ukraińcy w międzyczasie tam wymienili teraz w ostatnich latach w ogóle na wierzchni. Z kością na kozakach. Tutaj już jest jak fotografia, jak ksiądz Kral właśnie wygłasza kazanie w parafii. Własnoręczny życiorys. Duża zasługa tutaj jest księdza profesora Kufla, Roberta Kufla, który jest dyrektorem archiwum diecezjalnego, który praktycznie, no on napisał też ten biogram i Karola Kleniewieckiego, i księdza Ferencowicza, i Michała Krala. Ale też udostępnił nam całą masę dokumentów związanych z księdzem Kralem. Życiorys własnoręcznie napisany jest reprodukowany w książce. I co ciekawe, rzecz całkowicie eliminująca plotki o tym, że ksiądz Kral nie chciał odbudować tutaj kościoła, który został, tego zboru ewangelickiego. Zachowała się korespondencja w aktach w muzeum, w archiwum w Zielonej Górze, gdzie biskup Gorzowski zwraca się do władz o przekazanie dla kościoła, bo o przekazanie tych ruin praktycznie, no bo to już były ruiny, żeby można było to odbudować. Nie znamy odpowiedzi, ale znaleźliśmy w teczce personalnej księdza Krala odpowiedź biskupa, który pisze do księdza, że niestety władze nie wyraziły zgody na przekazanie. Czyli praktycznie no, z powodu tego, że władze nie przekazały, to praktycznie ten zbór został później rozebrany. Także to, co się czasem mówiło o tym, że ksiądz Kral nie chciał tego odbudować, to jest po prostu nieprawda. Starali się, tylko niestety nie. Władze na to nie pozwoliły. Przepraszam.